Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na swoim kanale, ja nazywam się Gosia i w dzisiejszym filmie postanowiłam, że pokażę Wam swoje top 5 najlepszych i najgorszych książek przeczytanych w 2018 roku. No i zmienię trochę zasady gry, ponieważ pokażę Wam topkę tylko i wyłącznie taką, którą przeczytałam i którą zrecenzowałam, ponieważ jeśli miałabym jeszcze wrzucać w tą topkę te, które przeczytałam, a których nie zrecenzowałam, to ta kolejność by się trochę pozmieniała, a wolę nie wprowadzać tutaj chaosu, bo i tak jest tutaj chaos, zważywszy na to, że jeszcze nie mam wymyślonego loga, w związku z czym filmy będą bez intra, co jest mi totalnie nie na rękę, ale mam nadzieję, że Wam to jakoś tam zleci. Także nie przeciągając, może zacznę od top 5 najlepszych książek przeczytanych w 2018 roku, ponieważ mam je właśnie tutaj, pewnie widzicie jakiś kawałek z nich, a jak nie widzicie, to może i nawet lepiej. Wezmę pierwszą z brzegu, czyli będzie to A.J. Finn, czyli Kobieta w oknie, którą przeczytałam w 2018 roku, którą zrecenzowałam, nagrałam film, który no różnił się trochę od pozostałych filmów, ponieważ właśnie wtedy, kiedy opowiadam o tej książce, to równocześnie miałam okno, ponieważ Kobieta w oknie, więc takie czasami przychodzą mi właśnie pomysły, jeśli chodzi o recenzowanie książek, zwłaszcza na kanale, także tą książkę zaliczam właśnie do swoich najlepszych, przeczytanych w 2018 roku, co może wydawać się dla niektórych dziwne, ponieważ nie jest to fantastyka, a jest to raczej kryminał, thriller i w ogóle nie moje klimaty, można by powiedzieć, a jednak znalazła się właśnie w top 5. Wydaje mi się, że to ze względu na to, że ta książka mnie w pewien sposób zaskoczyła. Było to dla mnie takim dosyć sporym zdziwieniem, zaskoczeniem, dlatego ta książka pojawiła się w tej topce. I jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tego, co mam na temat tej książki do powiedzenia, to odsyłam Was zarówno do bloga, jak i na film, który ukazał się właśnie w 2018 roku i właśnie tam opowiadam o tej książce i przy okazji moje okno. Następną książką, oczywiście to nie jest kolejność chronologiczna, tylko biorę takie kleci. Następną dobrą, naprawdę dobrą książką, którą przeczytałam w 2018 roku jest Endorfinowy granat autorstwa Michała Pawlika. I to też nie jest fantastyka. Słuchajcie, to jest w ogóle jakiś ewenement. Mi się podobają książki, które nie są fantastyką. Pfu, w ogóle. Ale tak już wyszło w 2018 roku. Była to moja pierwsza książka, taka niefantastyczna, a należąca do gatunku. Właśnie ja miałam problem, żeby ją zaliczyć do jakiegokolwiek gatunku. Ja ją zaliczyłam trochę do reportażu, trochę do takiej, nie wiem, dokumentu takiego. Zwał jak zwał. I w tej książce mamy historię samego autora, który postanowił pewnego dnia po prostu wziąć sobie chyba urlop, tak mi się wydaje, i wyjechać do Azji, zwiedzić Azję wzdłuż i wszerz, zobaczyć jak to tam się dzieje. No i właśnie tutaj są przedstawione jego perypetie, gdzie on się podziewał w tej Azji, jakich ludzi spotkał i w ogóle tutaj macie jeszcze masę zdjęć i naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Ja mam nadzieję, że jeśli autor teraz może gdzieś w bliższej przyszłości wybierze się do Ameryki Północnej, to ja zaklepuję jeden egzemplarz, bo naprawdę niesamowicie świetnie się czytało. Nie było to nużące przede wszystkim, bo wydawało mi się, że no, będzie smęcił, będzie opowiadał, gdzie to on nie był i co zobaczył i będą jakieś daty wypisane i ludzie i miejscowości i się w tym wszystkim zamotą. Otóż nie. Tu było naprawdę wszystko bardzo świetnie pokazane. Chwała za to autorowi i czekam na ciąg dalszy, jeśli takowy kiedyś powstanie. Także to jest moja druga książka w top 5. Kolejna jest to Alan Stratton, Powrót do domu. Ta książka wyrzuciła mnie z butów, po prostu rozszarpała na strzępy, połknęła mnie, zjadła, rzuciła o ścianę. Ona ze mną zrobiła tak dużo, że pamiętam, kiedy nagrywałam film o tej książce, był taki moment, że nie byłam w stanie Wam powiedzieć ciągu dalszego tej fabuły, bo się poryczałam i wyszłam z kadru.
O tej książce możecie również się dowiedzieć z innego mojego filmu, który pojawił się na kanale. Ja Wam chyba wszystkie linki dam w opisie, tak mi się wydaje, ale naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam tę książkę. Ona jest, jak widzicie, bardzo szczuplutka. To jest w zasadzie egzemplarz recenzencki, ale w oryginale on się dużo nie różni. Jest troszkę grubszy, ale no wiadomo, treść się raczej tam nie zmieni. Bardzo Wam serdecznie polecam. I tutaj jest opowieść babci oraz wnuczki, a w zasadzie bardziej babci, ponieważ to babcia zostaje odesłana przez rodziców tej wnuczki do domu starców i dziewczyna właśnie próbuje, żeby do tego nie doszło. Kradnie babcię z tego domu starców i uciekają gdzieś tam w siną dal i potem jest poszukiwani w ogóle. Emocjonalna książka. Jeśli chcecie coś takiego, to bardzo Wam polecam właśnie Powrót do domu. Kolejną książką, i tu miałam problem, bo jak dobrze wiecie, Mroczny duet to jest kontynuacja Okrutnej pieśni i właśnie miałam problem, czy co mi się bardziej podoba, czy część pierwsza, czy część druga. I stwierdziłam, że jeśli coś już mam dać do tych właśnie takich lepszych, lepsiejszych, to niech to będzie właśnie część pierwsza, która mnie wprowadziła w ten świat, gdzie poznałam głównych bohaterów, dowiedziałam się mniej więcej, jak to tam wszystko działa, no i właśnie postanowiłam, że Okrutna pieśń autorstwa Victorii Schwab pokaże się w mojej top 5, a nie Mroczny duet. I być może z sentymentu do tego, że recenzję o tej książce robiłam przez 9 miesięcy. Brawo ja. Chyba nie muszę Wam tłumaczyć, o czym jest ta książka, prawdę powiedziawszy. Typowy fantazy, urban fantazy chyba nawet. Naprawdę cudowny świat, gdzie wrogowie stają się swoimi przyjaciółmi. Także jeśli szukacie czegoś takiego, to Okrutna pieśń jest czymś dla Was. Jest też w zasadzie chyba jakimś takim powiewem świeżości, moim zdaniem. Dlatego warto po nią sięgnąć, jeśli chcecie sobie poczytać coś z gatunku fantastyki i zobaczyć coś nowego. Bo mi się wydaje, że właśnie autorka wprowadziła tutaj wiele takich nowych, takich wątków, których możecie się nie spodziewać w innych książkach, a u niej właśnie tak. No i ostatnią książką z top 5 jest drugi tom serii z Mercedes Thompson autorstwa Patrycji Briggs, czyli Więzy krwi. Dlaczego wybrałam tom drugi, a nie pierwszy? Ze względu na to, że on tak samo jak seria z Kate Daniels z tomu na tom robi się coraz lepszy i właśnie w tym przypadku było identycznie, czyli drugi tom jest lepszy niż pierwszy, wprowadza więcej postaci, więcej się dzieje, fabuła jest taka bardziej ogarnięta i po prostu czyta to się lepiej. Tak jak jest tutaj napisane, że seria z Mercedes Thompson, główną bohaterką jest właśnie Mercedes, jest ona kojotem i ma takie swoje różne perypetie. Jeśli ktoś czytał serię z Kate Daniels, a cholernie Wam polecam, żebyście się zapoznali z tą całą serią w zasadzie, no to to jest właśnie podobne trochę. Ona jest taką mechanik, tam koło niej krążą wilkołaki, takie różne zwierzęta zmiennokształtni, tam zawsze wpada w jakieś tarapaty, z których wychodzi cało lub czasami niecało, bo muszą ją poskładać, ale urban fantasy jest sztos i po prostu czytajcie. Czytajcie, jeśli możecie, bo jest godna polecenia moim zdaniem i ona właśnie będzie zamykać moje top 5 najlepszych książek. Jeśli zaś chodzi o top najgorszych książek, piąteczkę, zaczniemy może sobie od Shani. I tutaj mam problem, żeby przeczytać nazwisko. Bojandziu, chyba, nie wiem, nie powiem Wam. Jak wiecie, jak to się czyta, to powiedzcie mi i napiszcie w komentarzu. Naród, który nie zda strachu. Książkę kupiłam ze względu na układkę, ze względu na to, że była dosyć szczuplutka, stwierdziłam, że ja ją przeczytam w jeden dzień. Do tego jeszcze to był moment, gdy miałam w ten sam dzień jechać do fryzjera razem ze swoją mamą, więc to trochę by potrwało i sobie pomyślałam, a pół książki przeczytam właśnie u fryzjerki. Tak, męczyłam ją prawie przez miesiąc, o ile dobrze pamiętam. I jest to opowieść, nawet już serio nie pamiętam o czym, ale z pewnością o jakiejś dziewczynie, nawet kilku dziewczynach, które były właśnie na wojnie i coś tam porabiały, ale co to już nie pamiętam, bo naprawdę jeśli ja jakąś książkę męczę, to już nawet nie pamiętam, o czym ona była, byle tylko przeczytać i zapomnieć. Recenzję znajdziecie na blogu, na kanale już jej nie znajdziecie. Kolejną
top najgorszych książek jest Potterowa myśl, odsiewna tajemnica świata magii Harry'ego Pottera autorstwa Karen Farrington i Lewis Constable. Możecie być zdziwieni, bo to jest Potter. Tak, możecie być zdziwieni, bo u mnie Potter jest na górze, całkiem na górze. I to jest świat Harry'ego Pottera. I ja tej książki nie oceniałam jako złej totalnie. Ona na mojej liście jest jako nie polecam, nie odradzam. Czyli mam mieszane uczucia. Mieszane ze względu na to, że to nie jest historia żadna, jakaś tam nowa część, nowa wersja czy coś, tylko to jest taka mini encyklopedia ze świata Harry'ego Pottera i tam macie różne takie informacje, co gdzie się działo, kiedy, dlaczego, po co i w jakim celu. Taka mała Wikipedia, można by powiedzieć. Ale większość jakoś nie była dla mnie jakąś nowością, zaskoczeniem. To było takie po prostu taki dodatek do Harry'ego Pottera. Jeśli chcecie się z nim zaznajomić, proszę bardzo, ale nie oczekujcie, że będzie jakieś nie wiadomo, co tam się działo, nie? Także no, to był taki średniak, a że ja nie miałam w 2018 roku jakichś takich naprawdę mega shitów, które mogłam przeczytać, no to myślę, odsiewnia Potterowa się właśnie tutaj znalazła. Ale z pewnością takim shitem w 2018 roku było Patrz jak tańczę Sally Wilson. I ja się spodziewałam, wiecie czego? Spodziewałam się po tej książce, że tu będzie romans nauczyciela ze studentką, spodziewałam się jakiejś kariery tanecznej, takiej baletnicy, jakiejś takiej rywalizacji, dążenia do swoich marzeń i w ogóle, a otrzymałam taką historię rodem, nie wiem, z pornola, już prawie podchodzącą, pedofilię i inne takie jestestwa. To, co jest napisane z tyłu, nijak miało się do tego, co znajdziecie w środku. Cóż mogę rzec? Najgorsza książka 2018 roku. I o niej również mówiłam w jednym filmie. To było chyba nawet w maju, bo pamiętam, że byłam na boisku i było dosyć dużo mleczy lub mleczów. Polska trudny język, tak? Także ja o niej więcej mówiłam u siebie na kanale, nie będę się powtarzać. Po prostu Wam teraz pokazuję, że ta książka wylądowała u mnie w topce najgorszych, jeśli chodzi o 2018 rok. No i jeszcze mamy tutaj Kłamczuchę i Lockhart. Możecie być zdziwieni, bo ona była bardzo mocno hype'owana przez wszystkich, no może nie wszystkich, ale przez większą część ludzi recenzujących książki z wydawnictwa Czwartej Strony czy Winnie Jay. Byli nią zachwyceni i w ogóle o co tam się dzieje. A ja ją tak troszkę nie za bardzo odebrałam. Być może z powodu, że jej nie rozumiałam. Była dla mnie trochę dziwna, bo nawet historia i całe przedstawienie tej historii, jaka miała miejsce w tej książce, było dla mnie dziwnie przedstawione, a to za sprawą tego, że ona była pokazana od dupy strony. Powiem Wam to na przykładzie Harry'ego Pottera. To tak jakbyście na pierwszej stronie przeczytali, że Harry Potter zabił Voldemorta, a na ostatniej stronie byście przeczytali, że Harry Potter się rodzi. Tak to mniej więcej właśnie było tutaj przedstawione. I ja miałam trochę taki mindfuck, że ja czytałam tą książkę, bo czytałam. Być może ona byłaby ciekawa, gdybym tak naprawdę mega full się na niej skupiła, ale ja nie byłam w stanie. Zawsze mnie coś odrywało od tej książki i ja nie potrafiłam jej zrozumieć. I to jest chyba właśnie największy minus tej pozycji, że ja nie potrafiłam się przy niej skupić, nie potrafiłam jej zrozumieć i być może ona właśnie dlatego znalazła się u mnie w top 5 najgorszych książek 2018 roku, bo ja nie przeczę, może ona jest naprawdę dobra, może ją trzeba zrozumieć, może trzeba być bardziej inteligentnym, żeby jakoś ogarnąć, o co tu chodzi. Widocznie ja tego nie ogarnęłam, ale recenzje macie zarówno na kanale, jak i na blogu, także jeśli jesteście ciekawi, co mam więcej na temat tej książki do powiedzenia, to serdecznie zapraszam Was do oglądania tamtego filmu i do czytania tego, co mam napisane na blogspocie. No wyszło jak wyszło. Ja wiem, że możecie być zaskoczeni, no ale ja jak czegoś nie rozumiem, to dla mnie to jest już taka męczarnia, że ja przez to idę i ja tylko to czytam, żeby już to przejść i do tego nie wracać. No i chciałabym Wam pokazać ostatnią książkę
z top 5 najgorszych przeczytań w 2018 roku. Niestety nie mogę, ponieważ jest ona w wersji e-booka. I była to książka Wyśniona jedenastka Pawła Fleszara. O ile dobrze pamiętam. Paweł Fleszar. Fleszar, tak. Jeśli będę teraz źle wymawiać to imię i nazwisko, to po prostu gdzieś tu na górze albo gdziekolwiek na tym ekranie pojawi się Wam poprawne imię i nazwisko. Ale tytuł to na pewno Wyśniona jedenastka, ponieważ zawsze mówiłam Wyśniona jednostka mówiłam, a to jest jedenastka. No i tam historia opowiadała w 3/4 o piłce nożnej, co tam się działo na boisku. I szczerze powiedziawszy, już nawet teraz nie pamiętam, o czym była. Film znajdziecie? Nie, nie znajdziecie. Filmu nie znajdziecie, ale na blogu na pewno znajdziecie recenzję na temat tej książki. Wszystkie linki, tak jak powiedziałam, będziecie mieli dostępne w opisie, więc serdecznie zapraszam, żebyście sobie tam w nie linknęli. Tak. I tak się przedstawia moje top 5 najgorszych książek. Podsumowując, wiem, że to taki film z dupy trochę, ale nie chciałam, żeby było jakoś tak pusto na kanale, zwłaszcza w 2019 roku, na początku. A jak widzę ten stos, który się piętrzy na biurku, to ciarki mnie przychodzą. Top 5 najgorszych książek i tu sobie domalujcie taką wyśnioną jedenastkę. Przedstawia się następująco, czyli od góry Kłamczucha, Patrz jak tańczę, Potterowa myśl od siebie, Tajemnicy świata magii Harry'ego Pottera oraz Naród, który nie zna strachu. Tak się przedstawiają moje najgorsze książki, zaś top 5 najlepszych przeczytanych książek, przeczytanych i zrecenzowanych, przypominam, przedstawia się następująco i od góry. Tom drugi, Więzy krwi, seria Mercedes Thompson, autorstwa Patrycji Briggs, Wiktoria Szłapie okrutna pieśń, Powrót do domu, Alma Stratona, Michał Pawlik, Endorfinowy granat oraz A.J. Finn, Kobieta w oknie. I jeśli miałabym Wam teraz powiedzieć... O, tak sobie wezmę może. Jeśli miałabym Wam teraz powiedzieć, gdzie Was odsyłam serdecznie na kanał, to z pewnością do Kobiety w oknie, Endorfinowego granatu, Powrotu do domu, Kłamczuchy i Okrutne pieśni. Okrutną pieśń bardzo serdecznie Wam polecam na swoim kanale, gdyż no, pracowałam nad tym 9 miesięcy, jakby nie patrzał. No i trochę się może reklamuję, ale ona jest, ta recenzja, inaczej przedstawiona niż wszystkie pozostałe. Dlatego bardzo serdecznie Wam polecam, żebyście tam zajrzeli i zostawili po sobie jakiś ślad, czy Wam się podoba, czy może byście chcieli więcej takich filmów, bo jestem otwarta na propozycje, nie ma problemu, tylko to wtedy trochę dłużej mi potrwa, znając życie. Ale się postaram i mogłoby takie coś być. Także no, te książki polecam Wam, żebyście sobie zajrzeli na kanał i obejrzeli, posłuchali, co mam na temat ich do powiedzenia. No, także z mojej strony to tyle. Tak przedstawia się cały ten stos. Bez tej jednej, której mi brakuje, bo jest w wersji mobilnej e-booka. Tak, tak przedstawia się mój stos. I teraz jeszcze tak z takich ogłoszeń parafialnych, że tak to powiem. Na swoim biurku, który jest o tam i który ja teraz widzę, stoi 3, 6, 9, 11 książek. 11 książek do zrecenzowania, które przeczytałam w 2018 roku. Z czego z tej jedenastki, z czego w 2019 przeczytałam dwie. Reszta jest z 2018. I teraz pytanie, pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja ich nie recenzuję. To ja już Wam odpowiem. Do Magii Wskrzesza, autorstwa Ilony Andrzews, która na mnie czeka już nie powiem ile, potrzebuję dobrej pogody, bo muszę wyjść na dwór w odpowiednie miejsce i nie chcę, żeby wiało, bo ostatnie wydarzenia mające miejsce w Gdyni lub Gdańsku, w Gdyni.
tak jakoś mnie zraziły do tego, żeby biegać z aparatem i ze statywem, kiedy wiatr wieje, ale muszę wyjść na dwór, a jest problem, bo non-stop pada. Do Kroniki Jaru jeszcze nie mam pomysłu. Tusz mogłabym ogarnąć, ale muszę mieć jasno i też muszę wyjść. A jak ja wracam z pracy, to jest już 16 i jest ciemno, światło złe, zresztą te już chyba też nawet jest złe, jeśli chodzi o filmy, bo tam jakieś ciarki pewnie widać. Także na tusz też muszę wyjść, z nicości mogłabym ogarnąć i właśnie słuchajcie, jeśli chcecie najszybciej właśnie jakąś recenzję na kanale, to prosiłabym Was, żebyście zostawili jakiś znak po sobie, komentarz, cokolwiek, to wtedy mogłabym ogarnąć z nicości, ale już Was ostrzegam, już Was przestrzegam, że jeśli chcecie ją mieć tak na szybko, to ona będzie mniej więcej w takiej jakości, tak jak ten film teraz, ponieważ no, ja tak troszkę nie lubię w takich złych jakościach nagrywać, no ale jak już jestem poniekąd zmuszona do tego, no to jakoś przeboleję i chciałabym Was zapytać, czy Wam to nie przeszkadza właśnie, ta jakość, jaką teraz widzicie, bo jeśli nie, no to spokojnie z nicości mogłabym ograć, na pewno. Zastanawiam się, czy coś dogrywać do Geeka Rally, bo niby pomysł mam, ale go nie mam. Takie pirazy drzwi, Szklony Tron, też nie mam pomysłu, to znaczy no, na to, co nie mam pomysłu, to po prostu tak bym stała sobie tak jak teraz, bo wiecie, ja lubię sobie urozmaicać filmy i u mnie jest takie coś, że ja coś przeczytam i potem się zastanawiam, co by tutaj wymyślić, może jakiś oryginalny jakiś film czy coś i wtedy ja tak kombinuję i dlatego to tak trochę długo trwa, a jeśli nie mam jakiegoś pomysłu, to po prostu tutaj sobie stanę przy tych moich cudownych książkach i będę Wam nawijać o tych przeczytanych pozycjach. Także no, słuchajcie, tak na szybko, jeśli chcielibyście jakąś recenzję już na szybko, to ja Wam proponuję z nicości Martyny Senator i ona by była właśnie w takiej jakości, tak jak tutaj teraz widzicie. I czy chcecie, musicie mi dać znać w komentarzach, właśnie ja bym Was o to bardzo, bardzo serdecznie prosiła. No i jeszcze 13 Księżyc został, Boże, ale ten, wiecie co, intro do 13 Księżyca. Pozdrawiam Paulinę Händel. Ja mam nagrane od sierpnia, bo Paulina była w Chojnicach i razem z nią w zasadzie ogarniałam to intro. Także widzicie, jakie mam zaległości. I słuchajcie, no powiedzcie, czy Wam nie przeszkadza taka jakość jak tu, bo jeśli nie, no to z niektórymi filmami właśnie mogę ruszyć już na dniach. Wydaje mi się, że dopiero po weekendzie, ponieważ weekend nie ma mnie w domu, jestem w Krakowie, u Gdza. No, także jak już to w następnym tygodniu. No i to tyle z mojej strony, bo ja nie chcę Wam przedłużać, bo to jest taki film naprawdę, można by powiedzieć, na odczepnego, a z drugiej strony stwierdziłam, że jak w 2017, w 2018 pokazywałam Wam top 5 z 2017, więc stwierdziłam, że no fajnie by było taką tradycję, chociaż jakąś topkę Wam pokazać, więc stwierdziłam, że pokażę Wam właśnie tą, którą robiłam rok temu, czyli top 5 najgorszych i najlepszych i to są właśnie te książki i tak no. Masło maślane. Także z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że ten film, mimo że chaotyczny, mimo że taki z dupy wzięty, że się Wam podobał, zostawcie coś po sobie, jakąś łapkę w górę, w dół, komentarz, cokolwiek, żebym wiedziała, że chociaż ktoś to ogląda. No i tak z mojej strony to już wszystko. Ja mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Mam nadzieję, że z nowym intrem, z nowym logiem i w ogóle ze wszystkim. Wbijajcie na Facebooka, na Discorda, na wszystkie moje social media. Wszystkie linki będziecie mieli dostępne w opisie, zarówno jeśli chodzi o moje social media, jak i o te książki, które Wam tutaj właśnie przedstawiłam. Z mojej strony to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.